sali obrad Rady Miasta prezydent Edmund Stachowicz przyjął starogardzkich medalistów Mistrzostw Polski, aby złożyć im gratulacje, a co najważniejsze uhonorować upominkami i nagrodami pieniężnymi. Wam serdecznie jeszcze raz gratuluję tych osiągnięć, tych sukcesów. Przede wszystkim oprócz waszej osobistej satysfakcji także i waszych rodziców, a widziałem, bo przecież uczestniczyłem w pojedynku finałowym w Czuchowie, również nie tylko rodziców, ale dziadków, babć, bo tam też także zauważyłem, widziałem te zmieniające się nastroje, łzy w oczach, smutek, za chwilę wielka radość, spontaniczność, to wszystko mieszało się, taki swoisty koktajl nastrojów, że można. To wszystko jest wspaniałe, to wszystko przeżywają także ci, którzy oglądali i kibicowali. Chylę czoło przede wszystkim przed szkoleniowcami, trenerami siatkówki, ale także boksu, kickbokserów także, bo to jest przede wszystkim żmudna, solidna praca przez wiele lat, która przynosi efekty dopiero po jakimś czasie. I te efekty przyszły teraz. Wśród nagrodzonych znaleźli się bokser Adrian Frąckiewicz wraz z trenerem Łukaszem Rusiewiczem, których reprezentował Tomasz Zaborowski, oraz kickbokser Bartosz Brauer i jego trener Tomasz Janowicz. Pozwolę sobie powiedzieć, że myślę, że moja osoba w jakimś stopniu cieszy się chyba najbardziej, dlatego że sukcesy wszystkich naszych zaproszonych gdzieś tam w jakiś sposób łączą się z moją osobą, co mnie ogromnie cieszy. Zacznę od siatkarek, dlatego że parę lat temu z Leszkiem rozpoczęliśmy współpracę między Szkołą Ośrodków Sportowych, którym się na co dzień. W skrócie sobie widzieliśmy na prezentacji MOS. Nazwa zespołu składa się właśnie z Libero MOS. I parę lat temu wierzyłem Leszkowi, że ma świetne dziewczyny i zaczęliśmy współpracę i nasz klub Libero i moja pracownika. Wspólnymi siłami, wspólnymi korzyściami doprowadziliśmy do tego, że jest taki sukces, a więc nie ukrywam, że cieszę się ogromnie. Jest to sukces nie jako trenera, który zazwyczaj odnoszę, tylko jako powiedzmy gdzieś tam współpracownika i kogoś, kto pomógł świetnej pracy. A jak już pani naczelnik wspomniała, Łukasz Rusiewicz, który jest trenerem Adriana Frąckiewicza, no też był taki okres, który właśnie jak zaczynał trener zawodowo, trenował u mnie na mojej sali, także też mnie ogromnie cieszyło sukcesy bokserów, tym bardziej, że prezentujemy wspólny klub i naprawdę razem często trenujemy, Bartek jeździ również na zawody bokserskie, a Tomek Zaborowski, już kończę teraz, Tomek Zaborowski, który dzisiaj w imieniu Łukasza wybiera nagrody, pracuje również z moją sekcją, pracuje z bokserami, robi wspaniałą robotę i jest to jego sukces i każdy medal, który teraz będziemy przywozili my jako kickbokserzy, jest to też tam duży kawałek pracy Tomka. Dodam tylko, pochwalę się, że byliśmy wczoraj z Mistrzostw Polski w kontakcie, gdzie Bartek dołożył kolejny medal do swojego sukcesu, złoty w tej najtwardszej formule walki, a oprócz tego Rafał Bujen zdobył złoty medal i tydzień temu byliśmy w Szczecinie, na Pucharze Świata, gdzie Rafał też zdobył złoty medal, jest to trzeci puchar w historii mojego klubu, Puchar Świata, także Rafał tutaj się nie ma, ale myślę, że kiedyś jeszcze będzie. Prezydent nagrodził również siatkarki UKS MOS Libero, które nie tak dawno zdobyły Mistrzostwo Polski Młodziczek. Wręczenie nagród poprzedziła prezentacja przedstawiająca drogę do złotego medalu. Mam wspaniałą dziewczynę. Jestem dumny, że z nimi mogę pracować, że wytrzymały ze mną. To jest z niektórymi piąty rok. Cały czas jesteśmy, powiedzmy, na tym czubie tej Polski i teraz już przed nami następne wyzwania i tutaj już zobaczymy, co dziewczyny dalej z tym zrobią, czy tam to się udało z tego wszystko. Przede wszystkim chciałabym bardzo podziękować kibicom, bo gdyby właśnie nie kibice, to byśmy nie doszli tak wysoko, bo dzięki nim tak naprawdę znalazłyśmy się na Mistrzostwach Polski, dzięki ich dopingu i dzięki temu, że w nas wierzyli, bo tak naprawdę dzięki temu, że nas wierzyli, mogliśmy osiągnąć